O nie! Lecimy z Karmelitą. Ja pierdzielę. Ona serio nam nie da spokoju, nigdy chyba. Za każdym razem ona chce schwytać tego biednego Slicona. Co on jej zrobił takiego? To, że on broi, to, że on kradnie, naprawdę to jest coś takiego? Ale jak widzicie, musimy po prostu przed nią uciekać. I jak zauważyłem w sumie, mogłem o tym wspomnieć na początku, ale zauważyłem, że ten Slime ma wielkie zamiłowania do Paryża, bo grę zaczynamy w Paryżu. Drugą część z tego, co wiem, też w Paryżu zaczynamy. Nie wiem, trochę nie rozumiem tego fenomenu. Może faktycznie ma jakieś zamiłowania. Francuz jeden, kurde. Easy. Easy ucieczka przed Karmelitą. Nie sprawia mi ona żadnego problemu, jeżeli mam być szczery. Jest żałośnie łatwa. Tam na dole nic nie pominąłem? Okej. Dobra, nie ma czasu na oglądanie. Nie ma czasu na oglądanie, bo ona tutaj za każdym razem nas naparza. Okej, tego się trochę nie spodziewałem. Dobra, chyba mamy od niej spokój na razie. Wow, drzwiczki zniszczyłem. Przynajmniej nie widzę, żeby ona tutaj gdzieś była. Jeżeli coś pominąłem, to tutaj wrócę najwyżej, bo poziom z tego, co widzę, krótkawy jest. Poniszczmy sobie, kurde, łatwa mamona będzie. Dobra. Wow! Myk! Dobra. Tam widzę safe jeden. I tu gdzieś butelki chyba będą. A ile mamy? 26 na 30. Dobra. Jesteśmy jako tako w domu. Pytanie teraz, jak ich porobić. Ty, od tyłu. Haha. 28. Dobra. Nice. Łatwe 100% będzie. Easy. Dobra, może zróbmy tak chociaż raz, jak gra nam każe. Po prostu od tylca go weźmiemy. Good thing I know Navajo code talk. Try 5-3-2. I symboliczna dwójeczka. Myk. Blueprints for mugshots additions to Mesa City. With these files, I'll be able to help you find all his clues and breakables. Just look through your binoculcom to get the information. Bardzo ładną trawkę żeśmy zdobyli. French Bulldog. French Bulldog style. Ogólnie nie wiem, czy się chwaliłem, ale z tych wszystkich trofek, które tutaj zebrałem, to już mam ich koło 40 zebranych, tak więc no. Myślę, że to jest ładny wynik. I powrót naszej pani Fox. Ona nie daje za wygraną. Oj, nie. Za wszelką cenę chcę wsadzić naszego, kurde, Shopa Pracza do celi. Ale nie uda jej się to. Ona jest zbyt słaba. Ona niby taki, kurde, z niej policjant jak z koziej dupy trąbka, nie? Bo technicznie to jest policjantka, no w końcu chcę go schwytać i do więzienia wsadzić, więc... Dobra. Okej. Dobrze. Dobra. Dobra, to była taka zupa z bobra. Easy. Chociaż Karmelita to jest idiotka trochę, bo mogła w sumie zeskoczyć z tego balonu i złapać go, ale już tam mniejsza. Widać, że chyba jej nie zależy na tym, żeby Sly do paki trafił. Och, well. To idźmy teraz do góry. Zobaczmy, co tu u góry w trawie piszczy.
tam będziemy mogli się do następnych poziomów dostać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj na przykład już mamy jeden z poziomów, który warto byłoby obczaić. Back Alley Heist. No dobra, no to co, lecimy. Dobra. Na samym starcie trzeba było tutaj szkiełko zniszczyć, a raczej szybę. A, dobra, to są te pieski. Teraz mamy sekcję w 2D. Raczej 2.5D, no bo idziemy w lewo lub w prawo, więc to bardziej takie 2.5D, no ale... Wiecie, o co chodzi. Dobra, myk, myk. Tam u... Czekajcie, czekajcie. Wait, wait, wait. Nie odbijaj się za bardzo tam slajd. Tutaj nie ma żadnego tego? Nie, nie ma, dobra. 7. Dobrze. Nie ma takiego bicia. Dobra. Tam u góry są, widzę. Czy trzeba będzie teraz właśnie tutaj zejść? Myk. Myk. W sumie jak się ogarnie mechanikę tej gierki, to ta gierka może aż taka w sumie trudna nie jest, ale nie lubię trochę systemu tego, że wszyscy cię na hita biorą. I ja wiem, że to jest kosztem tego, że możesz zdobyć sporo żyć, no ale no, ja wolę mimo co jednak system Sly'a dwójki niż Sly'a jedynki. No, 13 na 30. Bardzo spokojna muzyka tutaj leci i szczerze powiedziawszy, niepasująca trochę muzyka, bądźmy sobie szczerzy. Każdy chce ci tutaj schwytać, a tutaj taka spokojna muzyka. Ale z tą lokacją przypominają mi się ten, przypomina mi się lokacja z Królika Bugsa, Lost in Time. Gdzie, wiecie, jak się chodziło po tej erze 1939. Wiecie, mafiozi wtedy górowali i tak dalej, i tak dalej. Takie jakieś wspomnienia mnie wzięły i jakieś nawiązania dziwne. Whatever. Okej, to było łatwe. Ale nie wiem, czemu tam coś pominąłem, tak mi się przynajmniej wydaje, więc... Zobaczmy, co tutaj mamy. Nie ma tutaj żadnej butelki ani nic? Dobra, zapomniałem, że to woda jest. Zapomniałem, że Sly nie ma takich umiejętności, nie umie pływać. To musimy sobie to wszystko wyjaśnić tutaj. Nie, nie widzę, żeby coś tutaj było, więc dobra. No niepotrzebnie spadałem, no ale w sumie przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mawiają. Jestem ciekaw, czy dzisiaj uda mi się ten cały świat przejść. Wątpię w to, bo pewnie za niedługo rodzinka wraca, więc... Zrobię pewnie jakąś przerwę sobie i jutro na przykład dokończę nagrywkę. Tak też może być. Okej, okay. Nie ma żadnych już tych? Tutaj tylko 5 było butelek, tak? No dobra. Nie ma tu innej? Nie ma. Tutaj są butelki. Wow. Wow. Zanim polecimy do góry, skopiemy dupę temu tutaj. Ale czy już to zrobiliśmy? 26 na 30. ...29. Jeszcze jedna butelka, gdzie jest? Dobra, tu jest. I tam od razu kluczyk mamy, no to zakończenie poziomu mamy, no to nice. A dawaj, Bentley. I could have broken this code in my sleep.
The combination is 565. This will come in handy. It's Suzanne Cooper's notes pertaining to water safety. With this knowledge under your belt, you won't have to waste a charm whenever you fall into water. No i przed chwilą jeszcze trofkę żeśmy zdobyli waterlogged. Tak więc kolejna trofka za nami. Może uda mi się w tej gierce zrobić ten platynową trofkę, bo z tego co słyszałem, Sly 1 ma niby łatwą platynową trofkę. A fajnie byłoby zrobić serię Sly'a na platynkę. Czemu by nie?